Dominika Pana naszego Jezusa Chrystusa, według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł sam i uczniowie Jego. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz wtedy, zabrawszy kohortę, a od przedniejszych kapłanów i faryzeuszów służbę, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc wszystko, co na Niego przyjść miało, wystąpił naprzód i zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazarejskiego. Rzecze im Jezus: ja jestem. A stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro im przeto rzekł: jam jest, cofnęli się i padli na ziemię. Spytał ich tedy znowu: kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa Nazarejskiego. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeśli tedy mnie szukacie, dopuśćcie tym odejść. A to, aby się wypełniło słowo, które był wyrzekł: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. Słudze temu było na imię Malchus. Rzekł wtedy Jezus Piotrowi: schowaj miecz twój na miejsce, czyż mam nie pić kielicha, który dał mi Ojciec? Kohorta tedy i trybun, słudzy żydowscy, pojmali Jezusa i związali Go. I przyprowadzili Go naprzód do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który był najwyższym kapłanem roku tego. Kajfasz to właśnie dał był radę Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana. Piotr zaś został na zewnątrz przy wejściu. Wyszedł tedy drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra. Mówi tedy do Piotra służąca odźwierna: czy i ty jesteś spośród uczniów tego człowieka? A on mówi: nie jestem. I stała czelać i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było, i grzali się.
a był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się. Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę Jego. Odpowiedział mu Jezus: Jam jawnie mówił światu, nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi gromadzą, i nic nie mówiłem potajemnie. Czemu mnie pytasz? Spytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówił. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złem. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do najwyższego kapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu tedy: Czy i ty jesteś z liczby jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr uciął był ucho: Czyż ja nie ciebie widziałem w nim pod lodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył, a wnet kur zapiał. Wiodą tedy Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to rankiem i nie weszli sami do pretorium, aby się nie skalać, ale żeby mogli spożyć paschę. Wyszedł przeto Piłat i rzekł do nich: Co za oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc: Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im tedy Piłat: Weźcie go wy i osądźcie według prawa waszego. Rzekli mu tedy Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniły słowa Jezusa, które wypowiedział, oznajmiając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł tedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł mu: Czy ty jesteś król żydowski? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni ci o mnie powiedzieli? Odpowiedział Piłat: Czyż ja jestem Żydem? Naród twój i najwyżsi kapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata.
Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby niechybnie, żebym nie był wydany Żydom. Ale teraz królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tedy Piłat: więc ty jesteś królem? Odpowiedział Jezus: sam mówisz, że ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. Każdy, który jest z prawdy, słucha głosu mego. Mówi do niego Piłat: cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, abym wam jednego wypuścił na Paschę. Chcecie więc, aby puszczę wam króla żydowskiego? A wszyscy wołali znowu mówiąc: nie tego, ale a Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i ubiczował. A żołnierze, oplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go. I przychodzili do niego, mówiąc: witajże, król żydowski! Bili go po twarzy, a Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wyszedł tedy Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie, a Piłat rzekł do nich: oto człowiek! Gdy go tedy ujrzeli najwyżsi kapłani i słudzy, zawołali mówiąc: ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Rzecze im Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my prawo mamy i według prawa powinien umrzeć, bo się za Syna Bożego podawał. Gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej jeszcze się uląkł i wszedł znowu do pretorium i rzekł do Jezusa: skąd ty jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzecze mu tedy Piłat: nie mówisz do mnie? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować ciebie i mam władzę cię wypuścić? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie było dane z wysoka. Dlatego ten,
który mnie Tobie wydał, większego dopuścił się grzechu. I odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi wołali mówiąc: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy bowiem, kto się królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwieli Tostrotos, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, godzina prawie szósta, i rzekł do Żydów: oto król was! A oni zawołali: precz, precz z nim, ukrzyżuj go! Rzecze im Piłat: króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: nie mamy króla, jeno cesarza. Wtedy więc go im wydał na śmierć krzyżową. Zabrali tedy Jezusa i wyprowadzili. I dźwigając krzyż dla siebie, wyszedł na ono miejsce, które się nazywa Kalwaria, a po hebrajsku Golgota. Tam go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych, z jednej, z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. A Piłat zrobił też napis i umieścił nad krzyżem. A było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: nie pisz król żydowski, ale że on sam mówił: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze tedy, gdy go ukrzyżowali, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części dla każdego po jednej i tunikę. A tunika nie była szyta, ale od góry całodziana. Mówili tedy jeden do drugiego: nie grajmy jej, ale rzućmy o nią los, czy ją będzie. Aby się wypełniło pismo, które mówi: podzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją los rzucili. To właśnie uczynili żołnierze. A pod krzyżem Jezusowym stała matka jego i siostra matki jego, Maria Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł uczniowi: oto matka twoja. I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.
Potem Jezus świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem, a oni, włożywszy na trzcinę gąbkę nasiąkniętą octem, do ust mu podali. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był uroczysty, prosili Piłata, aby im połamano nogi i zdjęto ich. Przyszli przeto żołnierze i połamali nogi pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali nóg jego, ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, dał świadectwo prawdzie, i prawdziwe jest świadectwo jego, i wie on, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego łamać nie będziecie. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, dlatego że był uczniem Jezusa, lecz w ukryciu z obawy przed Żydami, ażeby mógł zabrać ciało Jezusowe. I Piłat pozwolił. Przyszedł tedy i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który dawniej przyszedł był w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów przyprawy miry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusowe i obwiązali je w prześcieradła z wonnościami, jak jest w zwyczaju grzebać u Żydów. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś grobowiec nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamtedy, z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grobowiec był blisko, złożyli Jezusa. Drodzy bracia i siostry, uczestnicy wielkopiątkowej liturgii w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, umiłowani w Chrystusie Panu, którzy łączycie się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Żołnierze i funkcjonariusze pełniący służbę w trosce o bezpieczeństwo naszego kraju. W sposób szczególny obejmuję miłością i modlitwą chorych i cierpiących
ludzi w podeszłym wieku, samotnych i opuszczonych, osadzonych w aresztach śledczych i więzieniach. Opis ostatnich dni życia Jezusa, Jego męki i śmierci na krzyżu należy odczytać w kontekście całej Ewangelii. Wydarzenia Wielkiego Piątku są zbawczym dopełnieniem misji Jezusa. Całe Jego nauczanie było ukazywaniem granicy pomiędzy dobrem i złem. Było apelem o zachowanie zasad dekalogu oraz objaśnianiem przykazania miłości Boga i bliźniego. Jezus uczył, jak należy żyć, aby osiągnąć życie wieczne. Mówiąc o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem, w przypowieściach odsłaniał prawdę o nieograniczonej miłości Boga do człowieka. Pragnął, aby wszyscy uwierzyli, że troską Boga jest człowiek. Im bardziej zagubiony i zniewolony grzechem, tym więcej należy podjąć starań, aby się przy Nim zatrzymać, spojrzeć na Niego z miłością, podać Mu rękę, aby powstał z upadku. W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Naśladując Jezusa, należy z pełnym zaangażowaniem ratować sponiewieraną godność każdego człowieka. Wszak został on stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Jezus przyszedł na ziemię, aby ocalić to, co zginęło. Nie dołamał trzciny nadłamanej i nie dogasił knotka o nikłym płomyku. Podejmował nocne rozmowy z poszukującym prawdy Nikodemem. Ocalił od niechybnej śmierci cudzołożną kobietę, kierując w stronę oskarżających ją jedno zdanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. A ocalonej powiedział, idź i nie grzesz więcej. Jezus z miłością spojrzał na Zacheusza, a ten, poruszony łaską, zaprosił go do swojego domu i całkowicie odmienił swoje życie. W godzinie konania na krzyżu Syn Boży okazał miłosierdzie dobremu łotrowi. Wystarczyła jego prośba o miłosierdzie i natychmiast usłyszał zapewnienie: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Choć na zadośćuczynienie i naprawienie wyrządzony krzywd nie było czasu. Dobry Łot to pierwszy święty Kościoła, który narodził się z przebitego boku Chrystusa. Bracia i siostry, zanim podejdziemy w ciszy i zadumie do krzyża, aby złożyć na nim pocałunek miłości, rozważmy w swoim sercu kilka pytań. Dlaczego ten, który przeszedł przez życie dobrze czyniąc, został osądzony przez prominentnych duchownych Starego Prawa? Dlaczego Sanhedryn wykorzystał władzę świecką, aby niewinny został skazany na karę śmierci? Dlaczego przedstawiciele najwyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej nie zawahali się pójść do Piłata, przedstawiciela okupacyjnej rzymskiej władzy, byle tylko osiągnąć zamierzony cel, byle zgładzić sprawiedliwego? Co się stało, że lud, który chętnie słuchał nauki Jezusa i podziwiał Jego cuda, w sposób na wskroś demokratyczny
zażądał uwolnienia Barabasza, a domagał się skazania Jezusa. Ówcześni przywódcy religijni nie chcieli budować Królestwa Bożego razem z tym, którego Ojciec posłał na ziemię. Nie chcieli odrzucić starotestamentalnej zasady oko za oko, ząb za ząb, by przyjąć ewangeliczne prawo miłości. Byli pewni, że budują Królestwo dla Boga, ale niestety budowali go bez Boga, a nawet wbrew Bogu. W Jezusie, wokół którego gromadziły się coraz większe tłumy, widzieli groźnego konkurenta. Świadomi zagrożenia własnej pozycji, nie zawahali się posłużyć fałszywymi świadkami, byle osiągnąć zamierzony cel, byle zgładzić sprawiedliwego. Wielu zauroczonych nauką i czynami Jezusa doświadczyło rozczarowania. Po cudownym rozmnożeniu chleba chcieli obwołać go swoim królem, ale on oddalił się potajemnie. Syn Boży wielokrotnie uciekał przed tymi, którzy chcieli go wykorzystać do osiągnięcia własnych, ziemskich i doczesnych celów. Owszem, w ostatnich chwilach ziemskiego życia Jezus wyznał przed Piłatem, że jest królem, ale powiedział wprost: Królestwo moje nie jest z tego świata. I zaraz dodał: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dziś do adoracji krzyża i złożenia pocałunku miłości na tym świętym znaku zaproszeni są wszyscy ludzie. Duchowni, którzy budując cokolwiek dla Boga, budują razem z Bogiem i budują według Jego zamysłu. Biskupi, księża i osoby konsekrowane, którzy mówiąc o grzechu i przypominając wymagania Ewangelii, jednocześnie przekonują słowem i czynem, że Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. I pamiętają o tym, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji i innych służb mundurowych, którzy ofiarnie służą sprawie pokoju i bezpieczeństwa, gotowi nawet oddać swoje życie, a jednocześnie potrafią w chwilach próby, podobnie jak Jezus, dać świadectwo prawdzie. Gdy naruszana jest ich godność, poczucie odpowiedzialności, honor i prawe sumienie nie pozwalają im milczeć. W godzinach sądu i oskarżania Jezus milczał długo, ale do czasu. Gdy Jego godność została naruszona przez to, że jeden ze sług arcykapłana spoliczkował Go, wówczas oświadczył: jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Krzyż Chrystusa ucałuje dziś wielu szlachetnych ludzi, którzy na co dzień dostrzegają w drugim bliźniego, a w bliźnim dobro, nawet jeśli ono jest nikłych rozmiarów. Potrafią odróżnić grzech od grzesznika. Zawsze potępiają i odrzucają zło, ale nigdy człowieka, który je czyni. W każdej sytuacji spieszą z pomocą potrzebującym w myśl ewangelicznej zasady: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Podejdą licznie ci,
którzy naśladując Weronikę i Szymona z Cyreny starają się ulżyć chorym i cierpiącym w domach rodzinnych, szpitalach i hospicjach i wielu, wielu innych, którzy właściwie rozumieją Królestwo Boże i Królowanie Chrystusa, które nie ma nic wspólnego z władzą ziemską, ale jest troską Boga o człowieka. Tak, Królestwo Jezusa jest troską Boga o człowieka. Troską Boga jest każdy człowiek, jego życie, doczesne zbawienie i zmartwychwstanie. A jedyną siłą Królestwa Jezusa jest miłość. Podejdźcie więc wszyscy, którzy czujecie się słabi, którzy czujecie się niegodni, którym trudno jest przebaczyć. Podejdźcie wszyscy, którzy roztrwonieliście dary Boże, którzy zdradziliście Jezusową miłość, którzy zapomnieliście o Jego miłosierdziu. Podejdźcie samotni, chorzy i cierpiący. To na was Jezus czeka dziś najbardziej. To dla was Jego męka i śmierć. To dla was nadzieja Jego zmartwychwstania. Amen. Zawisło zbawienie świata.